No cześć, siemaneczko drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj mamy 150 zł na ten odcinek i będziemy próbowali zrobić z tego jak największy profit. Na początku przypominam wam jeszcze o tym plusie. Tutaj możecie sobie skorzystać z mojego kodu, czyli Vero. Z nim dostajecie darmowe 2 zł i 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do depozytu przy każdym użyciu tego kodu. Tutaj macie wszystkie metody płatności, więc gdybyście sobie coś wpłacali, to możecie tutaj zaznaczyć sobie jakąś metodę. No i właśnie coś na stronkę CSGO Skins wpłacić. Z moim kodzikiem plus 10 dostajecie, także naprawdę warto sobie z tego skorzystać. Dodatkowo rozdaję też dla was prezenty, więc gdy sobie wpłacacie tutaj właśnie z moim kodem, to możecie dodatkowo zgarnąć sobie 4 takie piękne skiny. Im więcej wpłacacie, tym większe szanse na to macie. Także ja teraz już przejdę sobie do tworzenia bitewek. Tutaj widzę za 35 zł jest jakaś bitwa. Może sobie, kurczę, no jednak nie dołączyliśmy. Ktoś nas tutaj wyprzedził. Tutaj za 32 zł też jest bitwa. W trybie underdog, no to dosyć ciekawa bitewka. Może być, jak najbardziej, na sam początek taka bitwa. Mamy tutaj skrzynkę colorful i to w trybie jester oraz lowcase. No zobaczymy, bo jeśli będę tutaj jakoś bardzo długo czekał, no to najprawdopodobniej z tej bitwy sobie wyjdę. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś tutaj są utworzone bitewki. 14.70. Możemy dołączyć? Nie, też nie zdążyliśmy. No ja kurczę za wolny trochę jestem, ale tu możemy dołączyć. 10 skrzynek, słuchajcie, będzie przed nami. I to jest bitwa za 54 zł. Kapi oraz Emilian. Emilian, dobra. CZ-ka na sam początek, 84 grosze. I to jest, słuchajcie, bitwa w trybie underdog, więc jak na razie bardzo mi się to podoba. 5 zł mamy. Jesteśmy na wygranej pozycji. Kurczę, ta wlepa chyba droga. Oj, 12 zł. No troszkę lepsza, ale i tak nie jakaś za dobra, także spoko. Dobrze, 40 zł mają, my mamy tylko 16. Także słuchajcie, bardzo dobrze się ta bitwa dla nas zapowiada, ale nie będę tutaj zapeszał. Jeszcze kilka skrzyneczek przed nami. Co prawda to są już takie tańsze skrzynki, więc raczej już nie będzie na tyle możliwości, żebyśmy jeszcze wyprzedzili tutaj ich. Także raczej będzie to win. Tutaj M-ka jakaś. Okej, 44 zł ma gość. Jeden ma 62 i my mamy 28. No powiem wam, że jeśli my to wygramy, to tutaj profit będzie bardzo duży i to już raczej wygramy. No ostatnia skrzynka, musimy mieć tutaj wina. O, jeszcze nawet fajne skiny dostali tutaj w szczególności. 143 zł, słuchajcie, z tej bitwy udało nam się ugrać. Także już praktycznie mamy tutaj tyle, co zaczynaliśmy materiał, bo mieliśmy 150. Tamta bitewka też widzę chyba się skończyła już. No i tamtej niestety raczej nie wygraliśmy. Mogę sobie to sprawdzić tutaj, ale mamy coś właśnie za mało hajsu. Także tamta bitwa niestety raczej była przegrana. Ale sobie możemy ją z ciekawości jeszcze obejrzeć oczywiście. Zobaczymy, to była bitwa w trybie underdog. Tutaj dostaliśmy 12 ziko. Bot Michael chyba sobie zgarnął. No raczej tak, chociaż nie. Kurczę, ale blisko tutaj wina też byliśmy. 74 zł ten gość sobie zgarnął, co utworzył tą bitwę. Dobra, aktywne, klikamy. Tutaj za 31 ziko, dołączymy jak najbardziej. Indirect case oraz low case. Takie dwie skrzynki. Dobra, 14 zł i ostatnia skrzynka. Taki gloczek, tani skin bardzo. No i kurczę, nie udało się już tym razem wygrać, ale było bardzo blisko. 32 zł jeszcze mamy. Jeszcze jakąś bitewkę możemy sobie tutaj zagrać. Chyba, że swoją zrobimy, albo tutaj dołączymy. No to chyba rewanż będzie nawet. Tak, to jest ten sam gość, Kapi. Na jeszcze jednego gracza czekamy. Okej, jednak bota wybrał. Także dwie następne skrzyneczki. MK Desolate Space, bardzo mi się to podoba, 26 zł i ostatnia skrzynka za 22 zł, bardzo ważna to skrzynka jest, no i kurczę, Decimator dla gościa. No i zmiótł tutaj z planszy nas niestety, 151 zł, ale skrzynki naprawdę ciekawe. No my mamy tutaj 145, więc może ja stworzę swoją jeszcze bitewkę z tymi skrzynkami indirect. Może to nie jest taki głupi pomysł, tylko że to były chyba w trybie jester, tak? 22 zł, no bo innych tutaj skrzynek indirect raczej nie ma za te 20 parę złotych. No dokładnie, to tylko ta jedna skrzynka jest. Także to była bitwa w trybie jester, można powiedzieć. Lecimy sobie z czterema takimi skrzynkami. I do tego możemy dorzucić na przykład anime case'a. Może też w trybie boost niech będzie właściwie. Taka bitewka już za wszystko. Tak sobie to zróbmy.
Także możemy tyle maksymalnie skrzynek dać, 145 zł, jeszcze jedną taką, 19 skrzynek, słuchajcie, teraz przed nami tutaj będzie. Także to jest bitwa all-in. Chciałbym raczej zagrać sobie to z normalnym przeciwnikiem. O i dobra, ktoś do nas dołączył akurat, także bardzo fajnie. Może to lepiej, że nie mamy bota. Na początek 6 zł. Druga skrzynka daje nam takiego maka. 7,39 do 3 zł. No niech ten indirect coś fajnego przyniesie. No tu 14 zł, już trochę lepiej. Następna skrzynka co przyniesie? I to już jest ostatnia. Taki obrzyn, ok. 2 zł 10 groszy. Teraz skrzynki anime. Ale kurczę, gość wyszedł na prowadzenie, widzę, tym imperialem. 31 zł. No musielibyśmy tutaj jakąś fajną wlepę dostać. Ewidentnie. 18 zł do 32. 19 ziko. O, fajna wlepka. 36 zł, elegancko. Wyszliśmy sobie na prowadzenie. Dobra, to mi się podoba. Oby tak już zostało. Oby tak już, słuchajcie, zostało. Znowu kolejną taką wlepkę mamy. Elegancko, 17 ziko. 54 mamy do 35, ale teraz on tą wlepę dostaje. No, niedobrze, niedobrze się robi. 55 zł do 53. Obyśmy jeszcze... Kurczę, on kolejną taką dostaje, no co jest? 70 zł do 56 u nas. Dobra, teraz my dostajemy też taką samą. 73 zł, oby on już takiej nie dostał. Bo ona jest chyba tutaj najczęstsza akurat. 74 zł, 4 ostatnie skrzynki anime. Oby tutaj wleciał win, oby tutaj wleciał win. 75 zł do 72. No 3 skrzynki, słuchajcie, jeszcze przed nami. Jeszcze jedną taką ładną wlepkę dostajemy. 9,41, to jest też bardzo dobra wlepa. O, tutaj coś takiego chyba lepszego troszkę. 4,49 i ostatnia skrzynka anime. Najbardziej najważniejsza i jest fajna dosyć wlepka w sumie. Będziemy raczej mieli tutaj już wina. Ostatnia skrzynka low, elegancko wlatuje nam wygrana. Z tej bitwy, słuchajcie, dostaliśmy 167 zł. No zaczynaliśmy odcinek mając 150, więc ja, słuchajcie, zrobię tak, że po prostu spróbujemy i zaryzykujemy zrobić tutaj jak największy profit. Tu może sobie dołączmy właściwie. Taka jakaś bitewka na 3 graczy. Także zaryzykuję i tak już profit tak naprawdę zrobiliśmy sobie z tych 150 zł, te 18 zł byliśmy do przodu w najlepszym momencie, a czy uda nam się zrobić jeszcze więcej, to się okaże po tej bitwie. Dostajemy 18 zł na sam początek, no tutaj zdecydowanie lepiej, 22 zł, no co jest grane, no dlaczego ten gość dwa takie dobre już tutaj skiny dostał? Dla nas gloczek wypada, o, ale fajny nawet, 123 zł, ale no trochę się obawiam. Jakby tutaj Monster Mashup wypadł, to byłoby dobrze teraz. Proszę, żeby był Monster Mashup. Nie mamy, no dobra, także niestety chyba będzie tutaj przegrana. Ostatnia skrzynka Ultra, 20 zł przewagi po stronie tego gościa, no i niestety on sobie tą bitwę zgarnął. 303 zł. No cóż, zaryzykowaliśmy. Niestety się nie udało. 16 zł mi, słuchajcie, zostało. Także za to już stworzymy sobie bitewkę na skrzyneczkę. Może tą 5%. Monster niech będzie. Weźmiemy sobie tryb underdog na 4 graczy. I tak zakończymy odcinek. Taką właśnie bitwą. Dodajemy tutaj jeszcze boty. Niech będzie Alex oraz Emily. Ostatnia bitwa w tym materiale i go kończymy, także zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze fajnego będzie. No niestety, nic dobrego, także trudno. Także trudno, widzowie, pewnie jeszcze przegrana wleci. No właśnie. Dobra, widzowie, ja będę ten odcinek kończył, wy natomiast zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć!